Uwaga, uwaga. Dobrze, to kto się miał przyjrzeć, to się przyjrzał. W takim razie wracam do Was. I teraz czekam na rozwiązanie. Dałam Wam chwilę czasu na spokojne zastanowienie się, poprzyglądanie, pomyślenie, pokombinowanie. No a teraz czekam na zwycięzcę. Dobrze, i zapłacę osobie, która ułożyła takie słowo 600 zł. Wersja zagadki, którą znacie. Ale bardzo rzadko zdarzy nam się grać w tak rozłożonej, że tak powiem, formie. Zazwyczaj gramy 4 litery, 5. Też zawsze dochodzimy do momentu, kiedy jest trudno, ale to nie dzieje się aż tak szybko. To się dzieje dużo, dużo później. Natomiast tutaj trzecia runda i... Kochani, no fakty są takie. 4 osoby sobie nie poradziły z tą rundą. Kto sobie poradzi? Czy jest jedna osoba, która znalazła słowo na P? To słowo ma na pewno 9 liter, ni mniej, ni więcej. I litery w kolumnach zostały sprawdzone i na pewno żadna z nich się nie powtarza. Uwaga, uwaga, 1700 zł. W dzisiejszym programie za rozwiązanie bardzo trudnej zagadki. Właściwie w pierwszej części programu. Jeszcze przed przerwą ktoś zdąży wygrać 1700 zł. Musi ktoś zdążyć, kochani. Nie zostawiajcie mnie tutaj. Przed przerwą te pieniądze muszą do kogoś powędrować. Uwaga, uwaga, uwaga. Gwiazdka 730, telefony komórkowe 704, 304, 310, telefony stacjonarne i... Natychmiast, natychmiast, zaraz muszę zniknąć, ale jeszcze przed przerwą chcę oddać pieniądze. No dobrze, może jest coś takiego i takie słowo, które rozpoczyna się na P-E. No i tutaj myślę, że już macie większe pole do popisu. Zastanawiacie się, czy jest jakieś słowo, które rozpoczyna się na P-E. Wówczas jeszcze sprawdzacie oczywiście kolejne litery, czy się nie powtarzają. To jest bardzo ważne, że... To nie najważniejsze jest tylko, czy tutaj jako druga nie występuje litera E. Trzeba sprawdzić oczywiście wszystkie pozostałe litery, czy się nie powtarzają. To może być naprawdę dobre rozwiązanie, więc jeśli podsunęłam Wam myśl dobrą, to myślę, że jest naprawdę bardzo dobry sposób, to sprawdzacie teraz sami. To nie jest moje zadanie, żeby tutaj stać i myśleć. Oczywiście zastanawiam się, jakie słowo mogłoby tutaj pasować. No mi niestety nie przychodzi nic do głowy. No ale tak jak już mówiłam, to ja oddaję pieniądze, a wy dajecie słowo, a nie na odwrót. No dobrze. Czekam i czekam tutaj. Nie mogę ruszyć dalej z tą zagadką. Więc słuchajcie, więc zdecydowałam, że może zaoferuję Wam więcej pieniędzy, może to Was zmotywuje. Może to nie będzie 1700 zł, ale 1800 zł.
Nie. 1900. 1900 zł dla was. Słuchajcie, podwyższyłam pieniądze do 1900 zł i teraz chcę usłyszeć rozwiązanie. Więc jeszcze raz, ja daję wam 1900 zł za jeden wyraz. Jeden wyraz dziewięcioliterowy. Oczywiście to musi być polskie słowo istniejące w języku polskim. Musicie sprawdzić to słowo, oczywiście takie słowo musi istnieć w słowniku języka polskiego, więc to nie może jakieś tam wymyślone być słowo. I to słowo musi się zaczynać na literę P. I w tym słowie oczywiście nie mogą powtarzać się litery w kolumnach, nie mogą się powtarzać litery słów, które już usłyszałam. No dobrze, słuchajcie mnie. Nie 1900 zł, ale 2200 zł. Tak, 2200 zł, które wam oferuję w tym momencie za trzecie słowo. W tym momencie, od teraz, już możecie wygrać 2200 zł. No i jak? No dobrze. Jak wygrać te pieniądze? Jeśli właśnie włączyłeś telewizor, jeśli nie możesz spać, włączyłeś telewizor, oglądasz program, już mówię wam, na czym polega ta zagadka. Szukamy dziewięcioliterowego słowa. 9 liter. Słowo to powinno rozpoczynać się na literę P. No ale to niestety jeszcze nie jest takie łatwe, że musi być dziewięcioliterowe rozpoczynające się na literę P. Ponieważ usłyszałam już dwa słowa i teraz słowa w kolejnych tutaj tabelkach, w kolejnych tutaj polach nie mogą w kolumnach się powtarzać. Tak więc jako druga nie może wystąpić ani litera U, ani O. Jako trzecia nie może pojawić się litera D, ani W. Jako czwarta ani E, ani I. Jako piąta ani R, ani E. Jako szósta ani N, ani T. Jako siódma ani I, ani R. Jako przedostatnia nie może pojawić się ani C, ani Z. I jako ostatniej nie możecie użyć ani A, ani E. Sprawa nie jest prosta tak naprawdę. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Halo, halo, z kim rozmawiam? Halo? Raymond. Witam, jaka będzie odpowiedź? Pielgrzym. Pielgrzym, tak, to jest właśnie to słowo, o którym myślałam. Słuchałeś mnie, fantastycznie, pielgrzym, wpisuję. Wygrywasz 2,5 tysiąca złotych. Gratuluję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Super, fantastycznie, udało się. Udało nam się rozwiązać zagadkę, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jutro oddam jeszcze więcej pieniędzy, że rozwiążemy więcej zagadek. Więc do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Wiem, że to nie było zbyt łatwe, ale na koniec się udało. Jutro obiecuję, że będą łatwiejsze zagadki, że więcej pieniędzy rozdamy. Więc do zobaczenia. Życzę wam miłej nocy i miłego dnia. Pa, pa.